Witam wszystkich z rana, mamy 5 stycznia, godzina 6:07. Dzisiaj też mamy piękną rutę, mamy tylko 3 zrzutki i zabieramy 2 zwroty, kierunek Venlo, Limburg, te rejony. Także dnióweczka powinna też nie być za długa, gdzieś w okolicach 4, max do 4:30. Także zaczynamy dzionek. Kapitan tego wyśmienitego Mercedesa z wami rozmawiał, to ja byłem tuna. Ciśniemy się teraz zadokować i zobaczymy, ile tego tam jest, ale nie powinno być dużo. No i pięknie, pięknie, piąteczka wolna. Zadokujemy sobie pod piąteczkę i zaczynamy dzionek. Po załadunku nie ma źle. Już pokazuję i objaśniam. Raz, dwa, trzy, cztery paletki do jednego klienta. 5 paletek do kolejnego klienta. Największy problem będzie z tymi tutaj dużymi, długimi kartonami. Są ciężkie jak cholera. A tą pompą nie ma szans, żebym ja to ruszył. To jest po prostu za długie i za ciężkie. Także no cóż, trzeba będzie nosić to na grzbiecie. Taka sytuacja. Towar zabezpieczony. Obalić się nie obali. Tam z tyłu podłożyłem kątownik, żeby nie pogiąć kartonów. Jeszcze ściągłem paskiem w dół. Także jest malina. Jest malina. Tu też siedzi nie do ruszenia. Czyli mamy 2 szpitale z paletami i 1 klient prywatny. Szkoda. Nie jest to firma, także będę musiał to nosić. Tutaj się troszeczkę napocę, no ale cóż. I w międzyczasie będziemy odbierać jeszcze 2 materace. Taka dnióweczka. No to cóż, zamykam windę i lecim na Szczecin po karabiny z Palestyny. A ja już wiem, gdzie jestem. Byłem tutaj ze 2 razy. Teraz na krzyżówce sobie pykniemy w prawo, przeszlaban przejedziemy. I tu jest na tyłach szpitala, będziemy mieć magazyn. Za pierwszym razem, Jezus Maria, ile ja tutaj błądziłem, żeby tutaj wjechać. Gdzieś mnie tu poprowadziło pod główne wejście. Nie mogłem namierzyć magazynu, no z godziny najmniej tutaj stałem. Godzinka jak nic zeszła. Opa. Tutaj mamy właśnie, tam mnie doprowadziło, a ja z papierami. Na recepcję do baby się pytam, gdzie tutaj macie do zrzutki miejscowe. No kurde, a ciężarówkę to zostawiłem tam hen daleko z tyłu. Także teraz już walimy od ciała i to najlepsze, jak już parę razy się jest, to człowiek nie robi sobie ekstra roboty. Dobra, kamerka na bok, bo zaraz wysprzęgle w palik i widzimy się za szlabanem. No, przejechaliśmy sobie szlaban, bilecik wzięliśmy i magazyn mamy na wprost. Na wprost jest magazyn. Parking szpitalny. Dosyć spory, nie? Tam mamy szpital, to całe. A my sobie ciśniemy tutaj. I tutaj mamy magazynek. I tutaj pstryk, myk, fyk, zrzutka. Tych 4 europalet z medykamentami musimy windą na dół zwieść i lecimy dalej. Opa, zamykamy furę i ciśniemy z rozładunkiem. Taka sytuacja, parę paletek zejdzie. Teraz musimy to rozbroić. Tam już zluzowałem. Tam jest winda i po 2 paletki sobie będę zrzucał. Tutaj mamy 4 do pyknięcia. I lecimy z tym tematem. Stryk, myk, fyk. Tu jest winda. I tutaj pojedynczo będziemy sobie pakować, zwozić na dół. I tyle. I tak wygląda magazyn szpitalny. No i lecą ostatnie 2 paletki. Pstryk. A teraz schodkami na dół.
bo wrzuciliśmy sobie wszystko do dużej windy, także nie wozimy pojedynczo. Tararara. No i rozładuneczek strzelony, cztery paletki zeszły, teraz ciśniemy z kolejnymi pięcioma i dostałem zajebistą wiadomość. Wysłała mi flota, że ten klient z długimi kartonami ciężkimi, Krzysztof jakiś tam, zlecenie anulowano i mam je przywieźć jak skończę z powrotem na bazę, także no lepiej być nie mogło, lepiej być nie mogło. Dobra, wyjeżdżamy z tego szpitala, ja się bardzo cieszę, bo mam tylko 5 palet do zrzutki, 2 materace do odebrania, nie muszę tego ręcznie rozładowywać, także malina, malina, jeszcze raz malina. Teraz mamy 78 km do kolejnego klienta, lecimy. Pięknie, barierki nam otworzyli, jesteśmy wolni, możemy iść, taka sytuacja. Ale mówię wam, pierwszy raz jak tu byłem, to katastrofę miałem, no nie mogłem za cholerę się odnaleźć tutaj. Gdzieś tam stałem za skrzyżowaniem, potem tu tak kombinowałem. Teraz to już wiem, że w życiu się człowiek nie zrzuca na szpitalu, tylko na magazynie. To chyba logiczne teraz jest, nie? Ale każdy jak zaczynał, to się motał. Także takie życie, czas, a czas uczy. Lecimy dalej. I jeszcze takie szybkie pytanko mam do was wszystkich. Wiem, że powinienem to wrzucić na początku filmiku, ale specjalnie technicznie zagrałem. Chciałem zobaczyć, kto dotrwał do tego momentu. Podejrzewam, że to będzie gdzieś w połowie filmiku. A więc pytanie moje jest takie. Z racji tego, że nagrywam z kabiny, jak i z motocykla, pytanko do was jest, czy zrobić drugi kanał i po prostu przerzucić filmiki z ciężarówki na osobny kanał, czy zostawić to tak jak jest i po prostu będę wrzucał troszeczkę z jazdy na motocyklu, troszeczkę z kabiny. Wiem, tutaj jest teraz publika podzielona, część jest ze względu na motocykle, część ze względu na vlogi o ciężarówkach, także pytanko zadałem i prosiłbym o jakieś komentarze, jak wy to widzicie. Czy zrobić osobny kanał, czy olać i zostawić tak jak jest. No i pan z busa mi pomógł, także podprowadził mnie pod samą firmę. Dobra, ja tu cofam i zrzutkę robimy. Dobra, otwieramy i zrzucamy. Także sobie teraz rozpinamy sprzęta i zrzucamy 5 palet. I później lecimy na Belgię po 2 materace. Teraz właśnie widziałem. Do zabrania z Belgii. Bang, bang. Stryk, myk i fyk. I wyjeżdżamy. I ostatnia. No i pozbyliśmy się 5 euro palet. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i cztery, dziewięć akurat pasi. A z tym sobie wracamy na bazę. Stryk. A teraz ciśniemy do Belgii po materac. Oj, uciekamy do kabiny, przechwaliłem te 10 stopni. Będzie ze 3. No i do kolejnego mamy 52 km. Wolne. Kieruneczek. I spadamy. Jeszcze, kurczę, zdałoby się na stację gdzieś podjechać, kawkę sobie wziąć i od razu kibelek zrobić. Bo jakby nie było, to jeszcze nie byłem. A mamy godzinę 11:23. Lecimy w poszukiwaniu kibla. No i wbijamy się na autostradę, wbijamy. Jesteśmy teraz na A76. A za paręset metrów mamy pompę. 314. Także zjeżdżamy na kawę, wypić sobie kawkę i zrobić siusiu. Tu nam musi siusiu. O, a za kilometr Niemca!
Oj, zaś będą tygrysy porozstawiane. Na szela zjeżdżamy. Dobra, koniec głupich żartów. Nie denerwujemy polskich Niemców. Także pstryk, tu fyk. Gdzie by se stanąć? Tutaj na dupie, nie? A stanę se tam. A niby, żeby detankował. Szybka kawa, szybkie siku i lecimy dalej. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna i kabina. Albo nie. Wjeżdżam do rajki. Wjadę sobie do rajki. Wolne, mogę, mogę. Pyk, pyk, pyk. Kawka kupiona, kaganiec na miejsce. Żeby nie było, żarcie już mamy, jeszcze nie wstawiamy. Czekamy, bo mamy 2:30 niecałe nabite. Jeszcze z godzinkę przelecę, zrobię tego klienta, wtedy wstawię i będziemy szukać miejsca na pauzę. Lecimy! No i mamy niemiecką granicę. Pstryk, puściutko. Wszystko puste. Bundesrepublik Deutschland. I z Niemiec wjedziemy jeszcze sobie do Belgii. Tak zahaczymy dzisiaj. I ledwo co wjechaliśmy do Niemiec. Jak to na Niemcy przystało? Od razu z wężki na dzień dobry. Tak, a jak? No przecież nie mogłoby być inaczej, nie? Oj, nic nowego, nic nowego. No i przesmyczyliśmy się przez terytorium wroga. Zwiad strzelony. Bez strat własnych. Czołgów Tygrys nie namierzono. Wjeżdżamy do Belgii. Jesteśmy już w Belgii. Do celu 24 km. Wjechaliśmy sobie w jakieś miasteczko belgijskie. W jednym krótkim odcinku jesteśmy w trzech krajach. Holandia, Niemcy, Belgia. Ale widzę tutaj w oddali domy białe. Coś tutaj śniegiem przyprószyło. W Holandii tego nie widać. Nie ma w Holandii śniegu. No i jesteśmy, zaraz skręcamy w lewo i za 180 metrów mamy klienta. Skręć w lewo, następnie skręć. I odbieramy materacyk. Po jeden materac przez trzy kraje. No, taka sytuacja, okej. Okay. My możemy, pstryk, jednokierunkowa, malina. I szukamy adresu. Skręć i szukamy w prawo, następnie adresu. Miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie. Tak jest. Przejdzie, musi. My szukamy 56, 62, 58. Miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie. Pięknie, za tym Volkswagenem sobie pyknę. No i malina. I o to chodzi. Naszykowane na ciężarówkę, jak ta lala. Miejsce do załadunku. Tu coś nie pykło, to chyba była powódź. Bo jak tutaj wjeżdżałem, to na poboczu sprzątali, wszystkiego było pełno, także myślę, że tu zalało chyba ostatnio coś. No i mamy materacyk mamy. A rozmawiałem z panią, od której brałem ten materac, akurat Niemka mieszkająca w Belgii. Widzicie, pełno syfu, rozwalone bramy, wszystko. Chodzi o to, że tutaj była woda. Tutaj tak do połowy okien była woda. Także dlatego widziałem tyle syfu po drodze. 1,75 m, 1,80 m z hakiem. Dotąd była woda. Także tutaj wszystko pływało. Przyjściutko. Zaraz wyskoczymy do kolejnego klienta. Patrzcie, tutaj te bramy, te garaże. Wszystko rozpieprzone. Przyjściutko. Tam też naprawiają. Także zaraz ruszymy, to postaram się wam coś tam pokazać, co tu było. Także tak to wygląda. Sprzątają. Ja pierdzielę, no. To mieli tutaj ładny Saigon. Sterty śmieci, to wszystko tutaj zwozili, składują. No. Nie pykło. To jest żywioł, nie? To jest żywioł. Woda, ogień, nie do przeskoczenia. Dobra, lecimy sobie gdzieś znaleźć miejscówę.
żeby pauzę wykręcić. Widzimy się gdzieś na pompie. Bęk. No i jesteśmy na belgijskim parkingu. Miejsce było, to się wpasowałem. Do celu 22 km, ale najpierw Micha makaron z mięchem w sosie serowym wjeżdża. Także kręcimy pauziunię sobie. Dobra ludziska, pauza wykręcona. Startujemy dalej. Kieruneczek i myk na autostradę. Tak, parking pusty, parę furek stoi. Pojedzone. Wiadomości posprawdzane. Podpisywane na komentarze. I lecim dalej w Belgię. No i lecim sobie, kieruneczek Bruksela, Namur. A my na Lię spadamy i na Maastricht. Za 700 metrów. Ale z górki jest. Retarder cały czas napierdziela. Gdzie bym tu hamulce spalił? Ja bym miał hamować. Cały czas na retarderze. Aż to ci tam mistrze. O, chyba trochę mają nadmiar wody, że tak spuszczają. Ładnie leci. No i dojeżdżamy do ostatniego klienta na tym belgijskim wygwizdowiu. Ale dziury, panie, co tu się dzieje? Kurwa, tu jest jakieś zamczyszcze. A z tego co widzę, je objeżdżam. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Co to tam jest? Nie widać. Dajesz malutki, dwójeczkę sobie zapodaj. Skręć w prawo. O, poszedł na trójce, pod górkę. Dobra. Tu jest ślepa. Ale tutaj gdzieś mamy klienta za rogiem. Dobra. Czyli jesteśmy u ostatniego klienta dzisiaj. Stąd już się będziemy udawać na bazę. A takie, o, miejsce panoramiczne sobie znalazłem. Proszę bardzo. Jesteśmy na miejscu, ale musimy się cofnąć, bo Katarina w H przyleciała. No i materac zawinięty, nie wychodziłem z kamerą, bo gość za mną biegł. Nie wiem, troszeczkę mi się zdaje, że taki chyba po wypadku jakimś. Starszy Francuz mieszkający chyba tutaj w Belgii, bo ni w ząb po holendersku, tylko po francusku, chociaż to nie z regułą, gdyż bardzo dużo Holendrów mówi po francusku, zależy właśnie w jakim rejonie Holandii mieszkają, Belgii mieszkają. Jezu, co ja mówię. Zależy w jakim rejonie Belgii mieszkają. Część mówi po francusku, część mówi po holendersku. Także ten w bądź razie tylko po francusku. To było ciekawe, powiem wam. No, ta wymiana słów to było mistrzostwo świata. On do mnie na migi, ja do niego też na migi, bo holenderskiego chyba nie rozumie. Na końcu drogi. Także było śmiesznie, było śmiesznie. Następnie. Jeszcze mi zabrał długopis, powiedział, że ci powiedział. No, pokazał, że kolekcjonuje długopisy i mi z fosa długopis zawinął. Dobrze, że mam zaksiona na robione zapasów. To mam czym pisać. Ale jakby mi tak każdy miał podprowadzać klient długopis, to ja bym nie wyrobił na długopisy. Skręć w prawo. No, także teraz uciekamy do domu. Do nas, do OZ mamy 164 km. No to co ludziska, ja uciekam na bazę. Ja się z wami żegnam, bo to nie ma co dużym makaronu na uszy nawijać. Wracamy z Belgii do Holandii i co? Ja uciekam, widzimy się następnym razem. Yo!